Witajcie kochani, dużo osób mi się pyta, kiedy skończy się ten zły czas. A więc jeszcze raz powtarzam tym osobom, które jeszcze nie usłyszały tej informacji, że w tej chwili dominuje Rahu, bardzo zła planeta, negatywna planeta, nieduża, ale po prostu znajdująca się w pobliżu Ziemi. I ta planeta będzie dominować do 6 marca. Także ta planeta niesie ze sobą kłótnie, konflikty, problemy różnego typu, socjalne, ekonomiczne, no po prostu to jest problematyczna planeta i ona niesie wszelkiego rodzaju kłótnie, nieporozumienia, bitwy, wojny i tak dalej. To właśnie jest dominacja tej planety i musimy z tego sobie zdać sprawę i 6 marca sytuacja się diametralnie zmieni, ponieważ działanie tej planety po prostu już nie będzie takie mocne. I nastąpi taki jakby okres lepszego samopoczucia, lepszej sytuacji na świecie. Właśnie od marca, od 6 marca znajdziemy się pod wpływem już innych planet, które będą działać więcej pozytywnie na cały nasz świat. Także musicie wiedzieć, że jeszcze nam zostało trochę czasu pod dominacją Rahu, bo jesteśmy prawdopodobnie dzisiaj jest chyba 19 lub 20 i jeszcze nam zostało do końca stycznia około 10 dni, a jeszcze jest cały luty i 6 dni marca, gdzie ta planeta po prostu jeszcze może niejednego wkurzyć i niejednemu dać popalić. Nie tylko ludziom prywatnie, ale również na poziomie międzynarodowym może być dużo nieporozumień, dużo konfliktów. No już to widać, Rosja nie dogadała się z Ameryką w Genewie. Są z tego po prostu, taki jest po prostu czas, że nic dobrego nie można robić w czasie, kiedy jest Rahu, nic nowego, nic pozytywnego, nic pozytywnego nie może wyjść z żadnych umów, z niczego, co się robi nowego. Wszystkie rzeczy, które są robione na nowe, właśnie w tym czasie, no spalą na panewce, po prostu nic z tego nie wyjdzie. Dlatego mam instrukcję od astrologów, żeby wszelkiego rodzaju nowe działania, nowe przedsięwzięcia życiowe, nie tylko życiowe, w biznesie również robić właśnie od 6 marca. Nie teraz właśnie. Teraz jest bardzo zły czas. Teraz trzeba ten czas po prostu przeczekać aż do 6 marca. To jest taka informacja dla Was, żeby nic nie zaczynać nowego właśnie w tym czasie. Tylko po 6 marca dopiero nowe rzeczy można zadziałać w życiu naszym. Czy kupić nowy dom, czy kupić nowy samochód, czy cokolwiek innego, czy ewentualnie wziąć ślub. To wszystko niech się dzieje po 6 marca. Jest o wiele, wiele lepiej astrologicznie, a jak właśnie w tym czasie, w którym jesteśmy w tej chwili. No i to by była taka uwaga dla Was. Ja jeszcze raz promuję aronit mineralny, bardzo zdrowy. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em, na sklepie netowym. I tam możecie po prostu sobie dowolny model wybrać, czy to home office, czy personal, czy travel, czy chip na telefon. To jest właśnie taka okazja dla Was, że możecie po prostu skorzystać. I to by było na tyle. Ja jeszcze raz Was serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam wszystkiego dobrego w tym nowym roku i do widzenia.